Outlast to będzie, mój drogi, otwarty świat, gra Ubisoftu, skradanie i strzelanie, tak bym to opisał. No ale mamy tutaj 10 minut gameplayu nowego. I on wygląda jak wygląda, obejrzymy sobie to jeszcze razem, ja to oglądałem dzisiaj. I naprawdę on wygląda tragicznie. Pamiętam, nie wiem czy pamiętacie, ale jakoś miesiąc temu, jak wychodził ten 30-minutowy gameplay, narzekałem tam praktycznie na wszystko. Tam żaden element, który wcześniej mnie jakoś hypował na tą grę, przestał mnie hypować po tym 30-minutowym trailerze. Tutaj mamy kolejne 10 minut gameplayu i to nie wygląda dobrze. To naprawdę nie wygląda dobrze, to wygląda jak totalnie tania gierka za, nie wiem, za 70 zł, które powinno być, to wygląda brzydko, to wygląda pusto, to wygląda nudno przede wszystkim. Może mam trochę jeszcze rozwalony głos, ale zapraszam na live'a dzisiaj o 19 i będzie naprawdę fajnie. Nie, ja mam wrażenie, że każdy materiał z tej gry, jaki nowy się pojawia, to jest totalny antymarketing. Po każdym materiale jeszcze mniej chcę kupić tą grę. Powinni dać grę z Darth Vaderem, Anakinem, Skywalkerem, z otwartym światem, ja bym na pewno chciał taką grę. Ja bym chciał grę, gdzie jesteśmy w otwartym świecie, fajnie zrobioną i jesteśmy Mandalorianinem. Albo jakimś Bounty Hunterem. Też ciągle w tych grach zawsze musi być oczywiście ta Tatooine, bo nie może być innej planety, tylko zawsze wszędzie muszą to Tatooine wpierdolić. Musiałby się za to wziąć jakiś solidny deweloper, a nie Ubisoft, bo Ubisoft, jak widać, tutaj nie potrafi zrobić dobrego otwartego świata, który będzie wciągający i będzie miał ciekawe misje, które będzie chciało się robić. Nie wiem, komu mogliby oddać prawa do marki. Ja nie wiem. W sumie ja bym zobaczył sobie Star Warsy izometrycznego RPGa od Larianów. No patrzcie, musimy znaleźć zęba Snarlaka. Lecimy, nie wiadomo jak długo. Ucięli tutaj połowę gameplayu, żeby nam nie pokazać, jak monotonna będzie ta przeprawa przez pustynię. Oj, znowu zrobili cięcie, żeby przypadkiem 5 minut nie musielibyśmy oglądać jechania po pustej planecie. Zobaczcie, jak to wygląda nudno, kurwa. Tutaj się nic nie dzieje na ekranie, dosłownie. Patrzcie, naszym celem jest pójście do kopalni, zjechanie z dwóch rzeczy, z dwóch slajdów i rozwalenie skały. No mega, mega. Jeszcze gościu, który to gra, który rusza tym padem tak, żeby nie było widać lagów i 30 FPS-ów. Za chwilę będzie informacja, że gra będzie działała tylko w 30 FPS-ach, jestem przekonany, kurwa. To wam muszę zwolnić. To jest przepiękna animacja, zobaczcie, jaka piękna animacja. Płynna, dobrze zanimowana. Patrzcie to. Jest granat, on za chwilę wybuchnie. Patrzcie to. Teraz zobaczcie w normalnej rozdzielczości. I patrzcie, uwaga, teraz będzie pościg, nie? I żeby przypadkiem Ubisoft nie pokazał czegoś fajnego, to zrobił nam cięcie. Nie wiem, czy pościgi nie działają, czy o chuj tu chodzi. I skąd się wziął ten motor właściwie? Jak ona zaparkowała w innym miejscu? O, i cięcie. Też to strzelanie nie ratuje tutaj niczego. No wygląda tak, kurwa, nudno. Najlepiej tą grę opisać słowem nudna. Ona jest po prostu w każdym możliwym aspekcie nudna. Patrzcie, teraz ona wysadzi to i zobaczcie na reakcję tego ziomka. Właśnie wyjebało mu koło ucha, beczka i zobaczcie na jego reakcję, patrzcie to. Dosłownie nic nie zrobił, dosłownie żadnej reakcji nie miał. Już nawet nie wiem od czego tutaj zacząć po prostu. Tutaj nie ma ani jednej rzeczy, które mógłbym pochwalić, ani jednej. Strzelanie jest słabe, przeciwnicy są gąbkami na pociski. Kurde, jak słyszałem, że te kilka lat temu, że jak Ubisoft robi grę w Star Wars w otwartym świecie, to się trochę jarałem. Ja się jarałem na tą grę do pierwszego gameplayu 30-minutowego. Na razie to ja widzę, że to nie jest żadna kurwa ciekawa gierka. To jest gra, która polega na tym, żeby od otwartego świata idziesz do zamkniętego interioru, przechodzisz korytarz i wychodzisz, się strzelasz i wracasz potem. No nie, no na razie ta gra to wygląda tak słabo. Patrzcie to. To was prowadzi na inną planetę, co tu się wydarzyło. Pojawi się zwiastun filmu animowanego Spermageddon norweskiego studia SF Studio Norge. Głównym bohaterem Spermageddonu jest Simen, który żyje w Mosznie Jensa. Wyrusza na misję swojego życia odnaleźć jajeczko. Nie jest jednak przekonany, czy uda mu się wykonać zadanie. Nie należy bowiem do najsilniejszych plemników. Twórcami Spermageddonu są Tommy Wirkola i Rasmus Siversen. Komedia miała już pokaz przedpremierowy na festiwalu animacji w Annecy. Została okrzyknięta przez The Hollywood Reporter jako film, który zyskał status kultowego. Animowana komedia z elementami musicalu dla dorosłych. Co to kurwa jest? Brzmi jak coś, co mógł sfinansować multi. Mega begam sperma. Jest trailer. Wygląda jak trailer Simsów jakiś, albo jakiś Animal Crossing, jak na razie. Daje mi trochę Vice Sausage Party. No to tyle, tak malutko. Myślałem, że będzie coś więcej. No ale niektórzy tutaj piszą, Hollywood Reporter napisał, że film zyska status kultowego, ale nie wiemy dlaczego. Jakie są komentarze? Gdyby kolor skóry...
I w ogóle kolejna informacja, bardzo ważna i ciekawa, że bracia Russo wracają, są podczas rozmów, by powrócić do reżyserowania Avengers 5 i Avengers 6. Mhm. Bracia Russo, nie wiem czy wiecie, oni reżyserowali Kapitana Ameryki, ten dwójkę, trójkę, plus Avengers Infinity War i Endgame, ale po Avengersach oni wypuścili taki totalnie chujowy film, The Gray Man, totalne gówno, z Chrisem Evansem, to miała być w ogóle nowa franczyza taka na lata dla Netflixa, mega drogi film, a wyszedł totalnym ściekiem, słaby akcyjniak, z Goslingiem i z Evansem. No więc bracia Russo bez MCU sobie za bardzo nie poradzili i MCU też sobie nie poradziło za bardzo bez braci Russo. No Gray Man był totalnie nudziarski. Trzeba im przyznać, że crossovery to oni umieją robić dobre, bo zarówno Infinity War i Endgame były sympatyczne, bardzo sympatyczne filmy, bardzo je lubię. One są dobrymi crossoverami, dobrymi takimi filmami eventami, a gorszymi filmami jako filmami, bo jak lubię Endgame, to nie pamiętam, czy do niego wróciłem po premierze. Ja byłem w kinie, pamiętam, 3 razy i nie wiem, czy oglądałem to jeszcze raz. Chyba mi się nie zdarzyło oglądać tego tak całościowo. Jakieś tam fragmenty oczywiście, ale tak całościowo to nie. Infinity War to trochę to samo, nie? Dużo bardziej wolę wrócić do Kapitana Ameryki, Zimowego Żołnierza i Civil War niż do tamtych dwóch filmów. Tylko teraz pojawia się pytanie, czy bracia Russo będą sobie mogli, czy sobie poradzą bez takiego bagażu, w sensie teraz, no nie mają tak fajnie podbudowanego uniwersum i świetnych bohaterów, jak na przykład Tony Stark, jak Kapitan Ameryka. Teraz mają raczej takie pozostałości po tamtym uniwersum. To jeszcze nie jest oficjalne, że są. Na razie są wczesne rozmowy z nimi, ale mam wrażenie, że ciężko reżysera, który ten burdel dałby radę sprowadzić do jednego, czy tam dwóch dobrych filmów. Takie mam wrażenie, że nawet oni sobie mogą nie poradzić. Tylko, że no oni pokazali, że tak, jeżeli mają coś samemu zrobić, no to za bardzo im do nie wychodzi, nie? I ten Gray Man to był fiask od krytyków i fiask budżetowy. Nie, Endgame mogę powiedzieć teraz, że to jest najlepszy seans filmowy, na jakim byłem. Nie mówię, że najlepszy film, ale najlepszy seans filmowy, na jakim byłem. Ludzie byli poprzebierani, byłem na pierwszym seansie w Polsce, w Cinema City w Krakowie. Ludzie byli poprzebierani, darli się, klaskali, hobbit śmiali, cieszyli się ze wszystkiego, co widzieli na ekranie. No to było całkowicie, to była po prostu taka osmoza. Bardzo dużo osób było na sali, pełna sala, no zajebiście było po prostu, zajebisty seans, ale jeżeli miałbym do tego potem wracać, no to raczej nie spieszy mi się teraz na przykład tego obejrzeć. Dużo bardziej bym sobie wolał teraz obejrzeć na przykład Guardiansów 2, Guardiansów 1, 3, jakiegoś Spidermana Homecoming, jakiegoś Kapitana Amerykę, no nie? Ale nie widzi mi się wracanie do tego, do Avengers. Microsoft zamyka działy związane z Day. Takiego milutkiego newsa, który akurat też wylądował na naszym wspólnym Discordzie, tak więc dzięki wam wszystkim, którzy to odrzucali. Co będę czarował, popatrzcie tylko na nagłówek Business Insidera z 15 lipca. Microsoft zwolnił zespół DEI, a jego lider napisał wewnętrzną wiadomość e-mail, w której napisał, że DEI nie ma już krytycznego znaczenia biznesowego. I przypominam, że we wspomnianym 2020 roku Microsoft bardzo głośno oświadczał, że ma zamiar podwoić liczbę zatrudnionych osób pochodzących z mniejszości. Ale jako, że już nie ma to krytycznego znaczenia biznesowego z dniem 1 lipca. No zawsze tak jest, no. Chyba nikt się nie łudzi o tym, że tym korporacjom wszystkim chodzi o coś innego niż o pieniądze, no. Poprawność polityczna niestety kończy się tam, gdzie się kończą zyski. Rozwiązane zostały całe działy związane z pracą na rzecz DEI, a wytłumaczone to zostało zmianą, moi drodzy, potrzeb biznesowych. Doniesień Bloomberga, Zoom zwolnił zespół zajmujący się DEI na początku tego roku. Jak zaś podaje CNBC, Google i Meta również ograniczyły programy DEI w zeszłym roku. Ale co się stało? Czyżby te wdrażanie DEI okazało się tak samo pustą obietnicą i tylko zagrywką pod trend? No zupełnie jak zmiana logo wielu firm w czerwcu, ale wiecie, no nie w tych bardziej takich azjatyckich krajach, gdzie no do zmiany logo trzeba mieć i jaja, i odwagę, bo tam... Albo tak samo było z Disneyem, nie? Że oni tam zrobili tą grafikę z Finnem, z Force Awakens, ale w Chinach wywalili go z plakatów, bo był czarny, więc beka fuj, nie? Ja ogólnie jestem cham i prostak, wiem. Ale kiedy jadę po jakimś moście zbudowanym przez inżynierów, no to ja mam w dupie, czy to byli mężczyźni, czy kobiety oraz jaki mieli kolor skóry. Dla mnie najważniejsze jest, aby potrafili oni budować mosty i żeby się one pode mną kurwa nie zawalały. Dlatego też tego, kto wpadł na genialny pomysł, by ludzi zatrudniać do pracy ze względu na kolor skóry i płeć, a nie ze względu na umiejętności, żeby nam się tabelki DEI zgadzały, powinien gdzieś odpowiadać za zbrodnie na ludzkości. Jak Microsoft już od tego odszedł, to za chwilę będziemy słyszeć coraz to więcej informacji o tym, że kolejne firmy się wycofują z tego. Bardzo dobrze, bo jednak to, co powiem, będzie bardzo oczywiste, nie? Ale ja chcę, żeby gry robiły osoby, które grają w gry, a nie które po prostu mają jakiś określony zestaw cech. O to mi chodzi. A jeżeli osoby, które mają określony zestaw cech, robią dobre gry, to mam to w dupie. Po prostu, kurwa, niech robią dobre gry i tyle mi wystarczy. W ogóle patrzcie to. To jest rzecz, która zjara nam komputery. Wiedźmin 3 Remastered with Mods, Ray Tracing Reshade, PC, RTX 3060. No widać, jakieś te teksturki drzewa są zajebiste. W ogóle chyba zajebiste to jest, nie? Chciałbym się, żeby Wiedźmin tak wyglądał. Szkoda, że tylko, że nie ma modów, które ulepszałyby trochę animację Wiedźmina, to ciężko jest zrobić. Chociaż może teraz z tym nowym, tym Red Kitem ludzie będą to robić.
Ale bo Wiedźmi się rusza strasznie tak drewnianie. Fajnie jakby jednak miał takie animacje jak w Red Deadzie dopracowane, gdzie każdy krok związany jest z różnymi animacjami. Myślę, że Wiedźmin 4 będzie nawet lepiej wyglądał. Wydaje mi się, że animacje właśnie postaci będą bardziej dopracowane. No, ta walka w Wiedźminie zestarzała się bardzo, nie? Widać, że to jest system, który no nie mógł długo pożyć. Ja bym powiedział, że jest ona akceptowalna, ale nie żeby była jakaś super fajna. Fajnie jakby zrobili walkę bardziej soulsową. Chyba mi się taką to marzy. Ale no, tak jakby zatrzymać klatkę, no wygląda to wyśmienicie, nie? Ta paleta kolorów mi się bardzo podoba, no jest taka właśnie nasza, swojska. No tak to jest, Darek, że są takie gry, które po prostu tak ci wysoko postawiają poprzeczkę, że ciężko jest innym dorównać. I zawsze to tak przez pryzmat tych gier patrzysz na inne. Ja tak mam z Red Deadem. Jak mi ktoś mówi, że gra ma dobrą fabułę i podaje za przykład, nie wiem, jakiegoś Assassina, albo Far Cry'a, albo Star Wars Jedi'a, to się łapie za głowę. No kurwa, ta paleta kolorów taka wyblakła. Jak ja zawsze bardziej wolę takie nasycone kolory. Tak, tutaj, no muszę powiedzieć, że to wszystko wygląda prześwietnie. Dobra, no tak to wygląda. No ładna graficzka, ładne teksturki, ale żeby tak całościowo tak grać, to pewnie raz, żeby crashowało, raz, żeby się komputer gotował, a dwa, że tak jak mówisz właśnie, Aomi, że w krwi winie by to wyglądało tak średnio. Ładne, ładne, no ładne. Tak samo jak oglądaliśmy tego cyberpunka, ultra realistycznego. Też to wszystko bardzo ładnie wygląda, ale żeby grać na tym, to uważam, że to jest przerost formy nad treścią bardzo.